Huawei ma podwójny problem. Problem A – brak usług Google'a. Problem B – stagnacja na rynku wywołana wirusem. I w takich okolicznościach debiutuje Huawei P40 Pro, którego producent wycenił na dokładnie tyle samo, co P30 Pro, czyli sporo za dużo. Mam na imię Bartek, a dzisiaj o samotnej włóczędze Huawei'a przez stepy rynku mobilnego. Jeżeli coś żyje, to ma wykres sinusoidy, czyli raz hyc do góry, raz hyc w dół. Po grubych latach Huawei'a przyszły lata chude, prawdopodobnie dla większości z nas, ale to nie oznacza, że Huawei się tym przejmuje, bo produkuje kolejny bardzo dobry smartfon. Ciekawym trendem jest ograniczenie w 2020 roku szerokości bocznej ramki. P40 Pro, tak samo jak S20 Ultra, ma po boku więcej szkła niż aluminium, co ma być po części znakiem bardziej nowoczesnej konstrukcji. Taki zabieg wpływa na obecność zagiętego ku bokom ekranu a la wodospad. Jest to praktyka lubiana przez estetów, znienawidzona przez pragmatyków. W trakcie codziennego użytkowania taki wyświetlacz ma jednak więcej wad niż zalet, a liczby przypadków, gdy niechcąco dotknąłem bocznej krawędzi, przez co uciekło mi wyświetlane właśnie okno, na smartfonie nawet nie zliczę. Huawei poszedł krok dalej i w tym roku zagiął również szkło na dole i górze wyświetlacza, co daje efekt wyśmienity podczas korzystania z urządzenia. Palec przy wprowadzaniu komend gestami śmiga po gładkich brzegach i jest to przyjemne. Przez to mamy również mocno naciągnięte aluminium na boki, żeby wzmocnić w sytuacji upadku krawędź konstrukcji. Jest to świetne rozwiązanie, podejrzewam, do pierwszego poważnego upadku. P40 Pro jest smartfonem wodoszczelnym i ma certyfikat IP68. Jednak chciałbym Wam w tym momencie o czymś innym powiedzieć, a mianowicie o szkle. Ustaliliśmy, że mamy szkło z przodu, mamy szkło z tyłu, ale nie jest to szkło Gorilla Glass. Huawei twierdzi, że jest to szkło utwardzane, całkiem niezłe. Trzeba zaufać, bo na razie wydaje się dobrej jakości. Jak widzicie, front miał zostać w całości pokryty ekranem. Takie są dążenia inżynierów Huawei'a. Jednym z problemów przy osiągnięciu takiego celu jest głośnik do rozmów, parafrazując program szkolny w pewnej telewizji. Nie, nie ukryto go. Pomyślcie jeszcze. Tak, usunięto go. A dokładnie jego rolę przejął ekran, który wibracjami generuje dźwięk. Jak dzwonimy do kogoś, to telefon informuje nas, w którym miejscu powinniśmy przyłożyć ucho, żeby słyszeć optymalnie naszego rozmówcę. Generowany dźwięk nie jest tak czysty jak w przypadku fizycznego głośnika, ale nie uważam, żeby jego jakość była wielkim problemem. Jeżeli rozmówca korzysta z trybu głośno mówiącego, to faktycznie może zdarzyć się problem ze zrozumieniem pewnych słów. Nie miałam nigdy problemu z komunikacją w tym smartfonie, mianowicie sieć LTE jak i Wi-Fi działała bardzo dobrze. Do tego mamy moduł 5G, także na przyszłość to jest bardzo ważna cecha. Mamy tutaj NFC, ale nie zapłacimy tym smartfonem w sklepie, bo nie ma certyfikacji Google'a. Może za jakiś czas Huawei wymyśli jakąś bramkę, jak to przejść. Na razie musimy się z tym pożegnać. Niezwykle ciekawie jest w temacie ekranu. Huawei koniecznie chciał wrócić do bezpiecznego odblokowania urządzenia za pomocą twarzy, więc niezbędny był na froncie moduł TOF do pomiaru odległości i mapowania naszej twarzy. Tak powstał podłużny moduł fotograficzny w lewym górnym rogu. Dla wielu to może już skreślać ten telefon, bo dążenia są trochę inne, żeby umieszczać wszystko co się da pod ekranem, a Huawei nagle serwuje wysepkę. W mojej opinii to absolutnie nie przeszkadza, poza tym jakoś dziwnie się z tym charakterystycznym elementem polubiłem. Jeden minus, bo mniej ikon mieści się nam na belce, ale jest to chyba raczej do przeżycia. Huawei zaoferował nam panel OLEDowy o przekątnej 6,58 cala i rozdzielczości 2640x1200 pikseli, co jest mądre, bo forsowanie wyższej rozdzielczości moim zdaniem nie ma większego sensu. Nowością dla Huawei'a jest odświeżanie 90 Hz. Chińczycy uważają, że 120 Hz jest zbędne, albo inaczej, nie zbędne, ale 90 Hz jest w zupełności wystarczające. Szczerze mówiąc, po przesiadce z S20 Ultra na P40 Pro nie odczułem takich realnych różnic, więc mogę się dołączyć do tej uwagi. Wyświetlane barwy są rewelacyjne pod każdym względem. Mamy obsługę HDR10+, ale niestety Huawei P40 Pro nie ma na liście obsługiwanych smartfonów przez Netflixa, także o HDR10 zapominamy. Tak samo zresztą jak o rozdzielczości wyższej niż SD. Niestety dotyczy to również Amazon Prime.
Mega fajną funkcją jest to, jak telefon nas obserwuje i tak obserwuje w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gdy mamy telefon gdzieś odłożony, chcemy, żeby wyświetlacz nie wygaszał się, no to zazwyczaj trzeba klikać na wyświetlacz, żeby go pobudzić. W tym wypadku wystarczy tylko na niego spojrzeć i nawet pod kątem telefon nas rozpoznaje i pobudza ekran ponownie. To jest bardzo fajna sprawa, taki bardziej smaczek, ale warto o tym wiedzieć. Głupotką bateria już nie jest. 4200 mAh mają zasilić wszystkie komponenty. Z jaką skutecznością to się odbywa? Wyniki trzeba rozdzielić na odświeżanie 60 Hz i 90 Hz. W tym pierwszym przypadku osiągałem okolice 7 godzin pracy na ekranie, co jest ekwiwalentem około 2 dni pracy na jednym ładowaniu. 90 Hz to natomiast 6 godzin z hakiem, także wielkich różnic nie ma. Energię szybko uzupełnimy przy pomocy 40-watowego ładowania kablowego lub 27-watowego bezprzewodowego. 27-watowe jest również ładowanie zwrotne, czyli przy pomocą naszego smartfona. W końcu ta technologia nabiera sensu, gdy chcemy komuś przekazać na szybko trochę energii z naszego urządzenia. Ciekawostką jest inteligentne ładowanie. Jeżeli podłączycie smartfona na noc, urządzenie będzie się wolniej ładowało w imię zdrowia baterii. Flagowiec bez głośników stereo. Brzmi to dziwnie, ale to określenie na nasze nieszczęście pasuje do P40 Pro. Huawei zrobił przedziwną rzecz, ponieważ mamy głośnik monofoniczny, ale gra on tak naprawdę jak stereo. Gdyby nie fakt, że fizyki się nie oszuka, więc ten dźwięk pompowany jest w naszym kierunku tylko z jednej strony, to powiedziałbym, że to są naprawdę dobre głośniki stereo, bo jakość i donośność dźwięku jest naprawdę na niezłym poziomie. Problem jest tylko taki, że głośnik został umieszczony w niefortunnym miejscu. Gdy korzystamy z urządzenia w pozycji horyzontalnej, no to tym paluchem bardzo łatwo go przysłonić i stłumić. Także kontrolujcie swoje palce. Na szczęście, w przeciwieństwie do nowych Samsungów, P40 Pro nie ma problemu z obsługą popularnych przejściówek. Huawei przeżywa drugą młodość ze swoim dźwiękiem przestrzennym. Audio 3D trzeba odkopać w ustawieniach, ale warto. Trybów jest sporo, barwa dźwięku bardzo mi się podoba. Są dobrze wyważone niskie, średnie i wysokie tony. Nic nie ginie w tle. Muzycznie P40 Pro jest mocny, ale nie najmocniejszy na rynku. Mamy ukrytą jeszcze jedną ciekawą funkcję związaną z dźwiękiem. Telefon może być zdalnym mikrofonem, o ile podepniemy słuchawki od Huawei'a. Może to działać jako elektroniczna niania czy szpiegowski sprzęt na spiskujące za ścianą dzieci. Innego pomysłu na to nie mam. Pokaz siły obecnie najczęściej widujemy w kontekście podzespołów. Jak sprawuje się 8-rdzeniowy Kirin 990? Maksymalnie pojedynczy rdzeń może rozpędzać się do 2,86 GHz. Mamy 8 GB RAM-u i do wyboru 128, 256 GB przestrzeni na pliki w standardzie UFS 3.0, czyli szybkość zapisu i odczytu danych jest nienaganna. Pamięć możemy rozszerzyć o kartę nano memory. To nie jest klasyczna karta SD, tak przypominam. Wygląda jak karta nano SIM i nie kosztuje tyle co zwykła karta SD. Zabezpieczenia przed nami. Dalej mamy skaner odcisków palców pod ekranem. Względem P30 Pro miał się powiększyć o 30%, a jego szybkość ma być zauważalnie lepsza. Tak przynajmniej brzmi teoria. P30 Pro nie testowałem, więc do tego modelu nie odniosę się, ale odblokowanie w P40 Pro jest czystą przyjemnością. Skaner reaguje natychmiast i jest to jedna ze skuteczniejszych jednostek na rynku. Absolutnym szałem jest rozpoznawanie twarzy. Huawei dopracowało tę technologię, no nie bójmy się powiedzieć, prawie do perfekcji, bo nie zależy czy jest jasno, czy jest ciemno, czy jest szarówka, czy patrzymy na telefon pod kątem większym, mniejszym. To urządzenie nie ma problemu z rozpoznaniem nas i to naprawdę bardzo cenię, bo raz, że ta technologia jest bezpieczna, i dwa, bardzo szybka. Do tego stopnia szybka, że mogę powiedzieć, że jestem w stanie na rzecz takiego rozpoznawania twarzy zrezygnować ze skanera odcisków palców w ekranie, a to świadczy samo za siebie. Zablokowany ekran możemy personalizować, także ustawienia Always on Display są do Waszego użytku. Mamy Androida 10 przykrytego nakładką MUI 10.1, oczywiście bez usług Google. Prawdopodobnie wiecie o co chodzi, ale w gwoli ścisłości przypomnieć muszę. Nie skorzystamy z żadnych funkcji, które wymagają logowania za pomocą konta Google. Oficjalna aplikacja YouTube nie żyje, nie mamy sklepu Google Play. W miejsce jego jest app galery od Huawei'a, w którym na razie wielu ważnych pozycji nie ma, choć nie można odmówić Huawei'owi szybkiego uzupełnienia sklepu, ale za ilością musi iść też jakość programów. Ogólnie zachęcam do korzystania z APK Pure. Jest to aplikacja, która pozwala na pobieranie plików instalacyjnych
z wewnętrznej bazy twórców programu. Jest tam praktycznie wszystko, czego dusza zapragnie, co nie oznacza, że jest to w 100% bezpieczne. Mając tę apkę, tak naprawdę nie odczuwałem braku Google Play. Usługi Google'a na własną rękę możemy zainstalować, nie tracąc gwarancji, to jest istotne. Nie jest to hiperintuicyjne, ale wystarczy zrobić to raz i koniec zmartwień. Odnośnie samego systemu jedna ciekawostka. Przesunięciem palcem po dolnej krawędzi możemy przechodzić pomiędzy aplikacjami jak w iOS-ie i o dziwo jest to prawie tak samo płynne jak w iPhone'ach. Nie wiem czemu, ale P40 Pro ma potwornie mocne wibracje. Gdy telefon położymy na jakiejś płaskiej powierzchni i nagle przyjdzie nam powiadomienie, to można się dobrze wzdrygnąć. I o zgrozo, w ustawieniach nie ma możliwości edycji intensywności tych wibracji, także mam nadzieję, że w aktualizacji zostanie to trochę poprawione. Powróciło sterowanie gestami nad ekranem. Tak jak kiedyś powiedziałbym, że jest to totalnie głupie, tak w obliczu dbałości o higienę może ma to jakiś sens. Nie działa to niestety jakoś mega płynnie, ale jest. Zachęcam do zaglądania w edytor zdjęć w smartfonach, bo tam producenci lubią aktualizacjami dorzucać jakieś fajne smaczki. Huawei wyposażył nas w tryb usuwania odblasków, tak zwanych flarów na zdjęciach. Działa to raz lepiej, raz gorzej. Nie mówię tego często, ale dobrą robotę wykonał Huawei również w filtrach, które znajdziemy w aplikacji aparatu. Są one bardzo plastyczne, z pewnymi wyjątkami ma się rozumieć, a niektóre z nich powstały przy współpracy z Leica. Leica pojawia się również w nazwie aparatu, który znajdziemy w tym smartfonie. Mowa o Leica Ultra Vision. Huawei popracował przede wszystkim nad obiektywami i poprawą rozdzielczości matryc. Mamy 4 obiektywy. Główna matryca ma 50 megapikseli o jasności 1.9. Mamy 12-megapikselowy obiektyw peryskopowy z 5-krotnym zoomem optycznym i 40-megapikselowy szeroki kąt. Towarzyszy im obiektyw TOF do pomiaru głębi. Co ciekawe, sensor głównego obiektywu jest większy od tego w S20 Ultra, pomimo mniejszej rozdzielczości matrycy. Większe są również piksele, niewiele bo niewiele, ale jednak. W matrycy zamieniono zielone subpiksele na żółte. Podobno ma to pozwolić na zbieranie więcej światła na matrycy. Nie zagłębiając się w techniczne perypetie, Huawei poprawił też autofokus, który przede wszystkim ma się lepiej sprawować w słabym oświetleniu. Za dnia Huawei ograniczył praktycznie do zera szumy. Generowane kolory są naturalne, nie przesadzone w żadną stronę. Ilość detali jest świetna, a same zdjęcia w przeciwieństwie do Samsunga nie wyglądają sztucznie, co nie oznacza, że nie cechują się dobrą rozpiętością tonalną. Teraz możecie porównać sobie zdjęcie o rozdzielczości 12,5 megapiksela i rozdzielczości 50 megapikseli. Szeroki kąt jest węższy niż u konkurencji, co wynika z innej ogniskowej obiektywu, przez co złapiecie mniejszy kadr w obiektywie. Rekompensuje nam to producent jakością zdjęć. Efektywnie fotki otrzymujemy w 10 megapikselach, ale cieszą się one dobrą jakością. Nie ma wpadek na bokach kadru, nie widzę też niepoprawnie wysokiego poziomu zaszumienia. Ogólnie jest bardzo dobrze. P30 Pro zachwycał wszystkich zoomem. Jak do tego tematu tutaj Huawei podszedł? Mamy w tym modelu maksymalny zoom 50-krotny cyfrowy, 5-krotny optyczny i 10-krotny hybrydowy. Jeżeli potrzebujecie więcej, to musicie dołożyć do modelu P40 Pro Plus. Drażniło mnie strasznie przełączanie się pomiędzy zoomem. Pomiędzy głównym widokiem a widokiem 5-krotnego przybliżenia nie ma nic pośrodku. Trzeba się męczyć z przybliżaniem ręcznym, a 2-krotny zoom okazuje się, że używam częściej niż myślałem. Szkoda, że Huawei nie poszedł śladami Samsunga i nie umieścił mapki z podglądem przy 50-krotnym przybliżeniu. Mocno by to pomogło. Przyłączając się na zdjęcia nocne, trzeba pochwalić tryb auto, który już robi potężną robotę i słabe oświetlenie nie jest mu straszne. Niestety i mój egzemplarz dosięgła zemsta koloru zielonego. Wszystko co się da, P40 Pro zazielenia. Wygląda to bardzo słabo i Huawei koniecznie musi to poprawić w kolejnej aktualizacji. Oprócz tego błędu, to jak P40 Pro wyciąga informacje z totalnej ciemności jest czymś abstrakcyjnym. To jest zdjęcie wykonane w totalnej ciemności. Nie widziałam nawet, że na bramie może znajdować się jakaś tabliczka. Ba, ledwo co widziałam tą bramę. Jest dużo informacji, a obraz jest oczywiście przeostrzony, jak to Chińczycy mają w zwyczaju robić. W trybie Pro można poszaleć, bo optycznie P40 Pro jest genialny. Huawei nie nagrywa w 8K tak jak Xiaomi czy Samsung. Maksymalnie obsługuje 4K przy 60 klatkach na sekundę. Ale teraz warto zajrzeć w zakładkę filtry. Tam znajdziecie tryb koloru AI oraz tryb sztucznego rozmycia tła. Działa to słabo, ale i tak coraz lepiej. Spójrzcie na konia w tle, który stopniowo wchodzi w pole ostrości. W
Wspomnę też o świetnym slow motion nagrywanym nawet w 7680 klatkach na sekundę. Totalną nowością jest autofokus w Huawei dla aparatu do selfie. Obiektyw o rozdzielczości 32 megapiksele robi świetną pracę, rejestrując dużo informacji, tworząc miękkie portrety i jakością samopstryków jestem więcej niż zadowolony. P40 Pro jest trochę jak z takim dobrym, starym, sportowym samochodem. Jeżeli lubicie przy nim popracować, pogrzebać, to on się Wam odwdzięczy tym, jak pracuje, tym, jaką daje frajdę i satysfakcję z użytkowania. Natomiast jeżeli jesteście użytkownikami, którzy nie chcą się zastanawiać, co tak naprawdę robią w smartfonie, tylko chcą intuicyjnie wszystko wprowadzać, to P40 Pro nie do końca jest dobrym wyborem. To wszystko z mojej strony, dajcie znać, co sądzicie o nowym modelu Huawei'a. Ja się z Wami żegnam, cześć i do zobaczenia.